Macie coś mi serce? Dzień dobry. Zobaczcie, jakie mamy piękne słoneczko. W końcu, w końcu. W końcu mamy słońce. A ja witam Was dzisiaj moim śniadankiem. Kawusia w rękę i zaczynamy vloga. My jesteśmy już po szczepieniu, zobaczcie na buźkę Kaja, jaki jestem szczęśliwy, że mnie zaszczepili. A teraz jesteśmy w mieście... Gdzie? Solihull czy Przydlej? Solihull. No, to Solihull. Poszliśmy do sklepu z zabawkami oglądać wózki. Niestety wózka nie wybraliśmy żadnego. Nie ma nic ciekawego, chyba wózki trzeba będzie w Polsce jakieś poszukać fajne. Jak są tam jakieś mamy, które się znają na spacerówkach, które są fajne, to mi koniecznie napiszcie. A teraz szukamy miejsca, gdzie by coś tutaj przemać. My tak jakby trochę głodni jesteśmy. Ale nie wiem, czy coś znajdziemy, bo na razie widzę same sklepy. W zdjęciu. Opony możemy sobie zmienić. Chyba koniec, tak? Koniec. Happy Craft. Tam też nic nie ma. Dziwne to centrum, nie? Bo tu coś jest znaczy. Halford. Też chyba nic z tego. Pec. No nic, tu nie ma. Pierwszy raz coś takiego widzą. Te Angole zawsze żerą. Wszędzie. Wszędzie i zawsze. Tam też nie ma. Są same sklepy. Wiecie co? Dywany. Nie ma. Dobra, to my idziemy coś na szukać, na poszukiwania idziemy. W końcu się uśmiecham, trochę się uśmiecham, a my dalej nie znaleźliśmy nic i się błąkamy. Rafał zaraz umrze z głodu. Takiego fajnego bouncera znaleźliśmy i mały jak nam las, to wyjść nie chciał, nie? Trzeba będzie zakupić, poszukamy, może jakieś używane będą gdzieś na internecie. Osiem dych takie. Takie ustrojstwo, osiem dych, nie? Nie? A tutaj mam, o, nową komórę, zobaczcie. Jest komóra, nie? Teraz musimy ci jeszcze furę kupić. Bo tutaj on cały czas jeździ na foteliku samochodowym, przyłączonym do stelaża od wózka. A to dlatego, że kupiliśmy tylko i wyłącznie wózek głęboki, bo nauczona doświadczeniem nie kupowałam takiego wózka, który się przemienia od razu na spacerówkę, bo jak miałam z Robertem, to nie używałam tej spacerówki za bardzo, bo po prostu była za masywna, za duża. Już idziemy, ptaszku. Zobaczcie, bo to są takie wielkie koła. To mi zajmuje cały bagażnik w samochodzie. I teraz szukam takiej po prostu spacerówy, żeby szybko złożyć. I taka a la parasolka. Tak! Idziemy, no idziemy. Masz, zadzwoń. Zadzwoń do kumpli. Pod słońcem. Fajne te domki. Z taką klatką schodową jakby, nie? Okrągłą. Zajebiste, jak co taki? Garażem? Aha, ja już mam garażem. Tak, powróciliśmy z wojaży z nowymi zdobyczami. Proszę. Proszę, jak mi się podoba. Jak ja jestem szczęśliwy. Naciągnęłam rodziców na bouncerka. No. Tak? Bardzo mi się podoba. W sklepie już mi się bardzo podobał. Tak?
Zobaczcie, takie ustrojstwo wielkie. Chodź, 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 Kajuś. Kajuś. Ale mam zabawkę fajną. O rany. I kupiliśmy takie puzzle składane, żeby po ziemi nie latał, bo on już teraz chodzi po całej podłodze, więc żeby miał mięciutko i cieplutko. To takie puzzle gumowe. I właśnie tego bouncerka, tak? Och, jak ja pięknie skaczę. Tak, jak pięknie skaczę. W sklepie wsadziliśmy go na wystawkę w to. I jak go wyciągaliśmy, to tak mu było przykro, że go wyciągamy, więc mówimy, dobra. Tak? Ojej. Ciam, ciam, ciam. Ciam, ciam, ciam. Jak mi się podoba. Tak mi się podoba? Kajutku? Ojej. No, to wróciliśmy do domu. Muszę wam powiedzieć, że ja padam. Jestem tak przymulona, zmęczona i wykończona. Ale co? Jest za 15:05, a ja już muszę śmigać do szkoły, bo o 5:00 odbieram Roberta. Więc jadę po Roberta, wracam i pokażę wam, co mama sobie kupiła fajnego. Właśnie wróciłam z Robertem ze szkoły i kawka musi być, bo nie da rady. Tutaj właśnie przygotowuję obiadek. Dzisiaj mamy słodkiego ziemniaczka z ryżem. Tam nie widać w ogrodzie, tak, w ogóle mamy słońce. Tam w ogrodzie, zobaczymy. Chłopaki zbierają truskawki na popołudniowego truskawkowego szejka, a ja biorę kawkę, łyczka i pokażę wam, co mamusia zakupiła. Słuchajcie, mały skakał w tym godzinę. Dokładnie godzinę, bo jest za 15:06. Jak ja wyjeżdżałam, było za 15:05 i mały w tym po prostu tak się cieszy, tak skacze. Jest przeszczęśliwy. Słuchajcie, kupiłam coś takiego, a to jest, zobaczcie, taki fajny dzbanuszek. On tutaj w środku jest taki polakierowany, że można spokojnie do niego wlać wodę. A tutaj jest taki matowy, biały. I do tego farby akrylowe i pędzelki. I chcę, żeby Robert go pomalował. I podpisał, że to od Roberta i dziękuję napisał i podarował go swojej nauczycielce na zakończenie roku, bo im co roku zmienia się nauczycielka, więc taki prezent dla nauczycielki, także Robcia będzie to tworzył. A słuchajcie, teraz patrzcie na to, mamusia zakupiła sobie torebkę, zupełnie nie miała zamiaru zakupować torebki, ale po prostu torebka krzyczała, weź mnie, torebka jest przecudna. Przecudna. Torebka jest z Betsy Johnson. Nie wiem, czy kojarzycie panią. Betsy Johnson. Torebka oryginalnie kosztowała $68. Ja ją kupiłam za 30 funtów. I jest przepiękna, przeurocza. Tu ma takie złote łańcuszki. A, tata Syset. Tata Syset. Pod światło. O, widać minę. Widać minę. Kto tam wisi? Kto tam wisi? Macie coś w miseczce? No niewiele. Niewiele. Jak tam Kaju było na truskawkach? Dobra, wracajmy do torebki. Ciekawsza sprawa. Torebka jest super. Jest taka właśnie mała ala listonoszka. Otwierana tak i w środku jest taka słodka, różowa, to są, co to są, co to są jakieś kwiatki? Tak, to są róże na tym, nadrukowane. Tu już zapodałam sobie swój portfel. A, Rafał mi przypiął, bo tu jest taki też paseczek właśnie, że można sobie czy kosmetyczkę, czy portfel przypiąć, żeby się nie zgubiło. O, i zaczka. Z kieszonką. No, muszę tego odczepić tego portfela, bo nie mogę wam dobrze pokazać tej torebki, jak to się odczepia. Ustrojstwo. No wiecie co? A, wcisnąć, tak? Tak jak klucze. No jedną ręką to będzie wyczyn. O, udało się. No. O, i słuchajcie, torebka się prezentuje we w ten sposób.
na takim łańcuszeczku. Ona nie jest duża, jest właśnie taka malutka, jak widzicie tutaj dla porównania dam Wam portfel, czyli akurat wchodzi mi tutaj portfel, telefon, jakieś tam drobne gadżety. No taka, jaka właśnie chciałam na szybko, tak zwana torebka. No i powiem Wam tak, ja uwielbiam taki ten, ja myślę, że część z Was może uznać, że torebka jest kiczowata, ja Wam powiem, że torebka mi się bardzo podoba, uważam, że będzie super pasowała właśnie do moich stylizacji, do czarnych rurek, do białych rzeczy, do miętowych rzeczy, ja bardzo lubię miętowe rzeczy, zielone rzeczy, no i przede wszystkim chodzę na czarno ubrana, także czarna ze złotym tym, uważam, że jest rewelacyjna, ja właśnie takie lubię rzeczy takie niby spokojna, niby taka zwykła torebka, a tutaj tak jebut, taka kokarda, ta miętowa, a w środku różowa, żeby było wesoła, zobaczcie, tutaj taka czarna by była smutna, a jak się otworzy, to od razu się japa cieszy, bo jest tak różowo i ładnie. No, czyli akurat, że tak powiem, torebka idealnie pasująca do mojego charakteru, niby spokojna, niby stonowana, niby rozsądna, rozważna, a tu co w środku? Różowo. No. Także o, taką sobie zakupiłam przepiękną torebeczkę. Jestem z niej mega zadowolona, bo od dłuższego czasu nie mogłam upolować żadnej torebki. Mam tutaj tą swoją, co Wam pokazywałam w tym w filmie, co mam w mojej torebce. Noszę ją i noszę, i noszę, i noszę już. I już mi się chciało od dawna innej, bo ta no fajna jest, ale ona już taka smutna jest. Zobaczcie, już taka wychodzona i smutna. A przy niej tam taka wesoła. No. Także torebka jest pierwsza klasa. No i to by było tyle z naszych zakupów. Więcej, żeśmy nic ciekawego nie kupili. Też czasu dużo nie mieli, bo musieliśmy wracać z powrotem. Porobcia do szkoły. No, to ja teraz idę nakarmić Kaja obiadkiem. Mama się zachwyca torebką, a dziecko już wyrwało literkę. Słuchajcie, wiecie co ja dzisiaj odkryłam? Nie wiem, czy teraz mi się uda to uchwycić, ale on, w sensie Kaj, podnosi się na rączkach i podkula kolanka tak jakby do klęku. I no masakra, jak on mi zaraz zacznie popitalać po mieszkaniu, to ja już się boję. To ja już się boję. A ja dalej się rozwodzę nad moją przepiękną torebką. Ona ma taką fajną tą skórkę tutaj delikatną. I słuchajcie, co ja jeszcze odkryłam. Że ona tu ma jeszcze kieszonkę. Nie widziałam, bo tutaj ten wzór mi przyćmił moje spojrzenie. Ale tu jest jeszcze kieszonka. Także jeszcze mamy tam i jeszcze mamy tutaj na zamek. No czyż ona nie jest przepiękna? Przepiękna, przepiękna, no przepiękna jesteś, torebusiu, przepiękna. Nie, Kajciu? Pokaż, jak podkulasz nóżki. Pokaż, jak podkulasz nóżki. 6:15, ja zaraz idę kąpać malucha i będę go kłaść spać. Tutaj zobaczcie, mam taki, to się nazywa, gdzie to jest? To się nazywa, no tak w tym podglądzie to. O, taki widzicie, to jest topaz, to jest kamień mojego urodzenia i właśnie w sklepie można było sobie kupić takie wisiorki odnośnie każdy do swojego miesiąca urodzenia. Ja jestem z grudnia, więc moim kamieniem jest topaz i on ma mi przynosić, być po takim moim amuletem, przynosić mi szczęście, chronić przed złem. No i co? I ja lubię akurat topaz, lubię ten kolorek, także tak go sobie założyłam. My tu gadu, a dziecko już ucieka, idzie po następną literkę. Tutaj zostawił swoją jedną, poszedł po drugą. Właśnie dostałam raport ze szkoły Roberta tutaj, czyli tak jak u nas się dostaje świadectwa, tutaj dostaje się taki raport ze wszystkich przedmiotów. Dobrze, ma jedynie problem, znaczy problem, ze wszystkich ma good, że tak powiem, bo to jest literka G, czyli good, no a z angielskiego ma tak sobie. No niestety ma tak sobie, bo to chodzi cały czas o ten wstrętny spelling.
czyli literowanie, oni wiadomo, inaczej piszą, inaczej czytają i w ogóle robcie ma z tym trochę problemu, no ale uczymy się z tym i będziemy dalej dalej się uczyć. Także Robert już teoretycznie ma zakończenie szkoły. Zobaczcie, dopiero ostatni dzień idzie w piątek, czyli 21 lipca, wakacje. Wyobrażacie sobie czekać do 21 lipca na wakacje? Ja się cieszę, że w Polsce w czerwcu... O, patrzcie. No podnieś dupkę. No, ja zaraz idę sobie zrobić... najpierw ja go wrzucę do wanny i go położę, a potem sobie odgrzeję mój obiadek. Ja mam to, co wczoraj, czyli parowaną pierś z brokułem i kalafiorem parowanym, bo mi zostało z wczoraj, nikt nie chciał tego jeść, więc ja dzisiaj to zjem. Chłopaki pewnie będą jedli jakieś świństwo, czyli pizzę. No i co? I posiedzimy sobie razem wieczorkiem. Dzisiaj Rafał miał akurat wolne. Więc sobie spędzimy jakoś miło wieczorek. Ja Wam załaduję filmik jakiś. Najpierw muszę go podzielić, gdzieś znaleźć. No i co? Jeny, jak ja się cieszę tą moją torebką. No bo zobaczcie, jak ona jest śliczna. Taka śliczna, słuchajcie, naprawdę. Ja się tak cieszę, jak głupia. Bo ja nie mogłam znaleźć żadnej torebki, która by mi się podobała. A ta po prostu z daleka do mnie krzyczała. Weź mnie! Chociaż... Powiem Wam, że najpierw ją tak wzięłam do ręki, popatrzyłam i mówię, nie, serio, o, a tu jeszcze ma z tyłu, ma taki plastikową, metkę Betsy Johnson. Dobrze, że jest z tyłu, nie jest to takie widoczne i krzykliwe, bo po prostu tą częścią i tak zawsze nosimy do ciała. No jest boska i ją uwielbiam. Ale generalnie do czarnych rurek wygląda super. Także jestem bardzo mega zadowolona. Przezadowolona. A goździki, zobaczcie, jak pięknie te goździki. Pięknie te goździki wyglądają. Pięknie. W ogóle dzisiaj wszystko jest piękne. Dzisiaj wszystko jest piękne. Jeszcze pięknie by było, gdyby taka pogoda się utrzymała dłużej. Widzicie, troszeczkę słońca i od razu dla mnie wszystko jest piękne, wszystko mi się podoba i po prostu aż chce się żyć, chce się działać, chce się tworzyć. No, a w ogóle nie wiem, czy słyszeliście już o bardzo ostatnio popularnej i wszędzie o niej praktycznie trąbią nowej aplikacji na telefon Pokémon Go. Jest to aplikacja, którą ściągacie sobie na telefon i na przykład idziecie na spacer czy gdzieś i w tej aplikacji jesteście sobie takim małym ludkiem i łapiecie Pokémony. Idąc sobie na spacer możecie, macie taką jakby mapkę pokazującą Was w danym obszarze, gdzie idziecie i szukacie Pokémonów i w pewnym momencie mogą... Oj, kawa. I w pewnym momencie mogą się one gdzieś pojawić. Po prostu wysyłacie Pokebola i łapiecie Pokemona. Ile ta aplikacja zarobiła już kasy? To po prostu ludzie dostali szajby na punkcie tych Pokemonów. Masakra. Także ludzie, słuchajcie, dostali szajby na punkcie tej aplikacji Pokemonowej. Ja oczywiście jako osoba lubiąca nowinki też musiałam się zainteresować i ją ściągnęłam. Zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. A tymczasem, zobaczcie, my tu gadu, a ja urwałem kolejnego puzzla i zamierzam go chyba zjeść, nie wiem co. O, znowu wstaję? Znowu podnoszę dupkę? O, widzicie? Patrzcie na kolanka. Super, Kajzu, super. Podnieś pupkę. No, chodź za mamy. Kajutek. Kajutek. A, kulkę sobie włączyłam. Tak? I co? My będziemy się już żegnać, co? A, jeszcze pokażemy tę aplikację, jak wygląda.
I będziemy się z Wami już na dzisiaj żegnać. No, z tego bouncera jestem mega zadowolona. On skakał w nim bardzo, bardzo długo. I taka radość, słuchajcie, taka radość dziecka, że po prostu człowiekowi nie żal ani wydanego grosza, ani jednego wydanego grosza, bo po prostu widzę, jaką mu sprawia to przyjemność. Więc taki mieliśmy dzisiaj bardzo przyjemny dzień, który spędziliśmy razem. Co prawda pojechaliśmy w poszukiwaniu wózka, ale nie znaleźliśmy żadnego wózka. Może ja mam za wysokie wymagania, nie wiem, ale słuchajcie, no tutaj są wózki, które kosztują prawie 1000 funtów. Ja uważam, że za spacerówkę 1000 funtów to jest lekka przesada. Ja od wózka mam tylko w sumie kilka podstawowych wymagań. Nienawidzę wózków, które mają dwie osobne rączki. Nie wiem, czy kojarzycie, żeby było... ja lubię, jak jest taka jedna cała rączka, jak w tym moim wózku, co mam, że można jedną ręką pchać. Nie znoszę, jak są właśnie te dwie osobne rączki. No i chcę, żeby on się rozkładał do leżenia, że dziecko jak zaśnie w wózku, można je rozłożyć, żeby poszło spać. I chcę, żeby był lekki i składany, żeby mało miejsca zajmował w samochodzie. To jest wszystko. Wszystko, co ja oczekuję od wózka. Niestety jest taki szajs, taki tani, lekki plastik wszędzie. Za 3-2 stówy. Strasznie drogo. Mi się wydaje, że pojedziemy po prostu do Polski i kupimy w Polsce, tak jak kupiliśmy ten wózek, co mamy teraz, też w Polsce. No, to chyba tak zrobimy, nie wiem, zobaczymy. Dobra, w każdym bądź razie, co, ja zbieram maluszka. Już jest 7, zanim go wykąpię. Będzie w 7:30, akurat przed 8 pójdzie spać. Ogarnę bałaganik. Odgrzeję sobie obiado, kolację, bo my tak naprawdę jesteśmy tylko na śniadaniu, które zjedliśmy na mieście. Miałam robić koktajl, ale już mi czasu zabrakło. I co? A, i aplikacja. No więc owo ustrojstwo wygląda tak. Strasznie długo się włącza i człowiekowi może, o, może byśmy najpierw włączyli GPS-a. Ładujesz ty się? No ładuj się. Ładuję. No, strasznie długo się włączę. Nie wiem, to jest bardzo niedopracowane. Ja muszę gdzieś po prostu napisać zażalenie konsumenckie, no bo ile można czekać? Jest, proszę bardzo, proszę bardzo. To sem ja. Odwróć się, przywitaj się z Państwem. Przywitaj się z Państwem. To sem ja. O, proszę bardzo, Mr. Girl. Tak, level cały, wielki trzeci. Gdzie tu są moje Pokemony? Tak, proszę Państwa, to są moje Pokemony. Na Pokemonach się nie znam, oprócz tego miał kojarzą, był taki sarkastyczny, wredny. I Charmandera to był mój pierwszy Pokemonik. Nie ma ich na razie dużo, bo ja jakoś nie szaleję. Tutaj do tej aplikacji potrzebny jest włączony GPS, ponieważ pokazuje nam mapę, gdzie podążamy, bo to trzeba chodzić. O, i tutaj proszę bardzo, tutaj jest mój dom, jak widzimy, ten kwadracik tutaj. Tu wyjeżdżamy, tu jest Rondo, tu jest Tesco, widzimy tą dużą plamę. No, mówiłam, że mam blisko do Tesco. Dobra, słuchajcie, ja się z Wami żegnam. Bardzo pokemonowo życzę Wam miłego dzionka, samych pozytywnych myśli i spotkanych pozytywnych ludzi na dzisiejszej Waszej drodze. No to co? No to strzałeczka!